Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ze studia telewizji Trwam w Toronto serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, sympatyków programu Z daleka widać lepiej, jak my to widzimy. Dzisiaj zapraszam Państwa do obejrzenia relacji z spotkań opłatkowych, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Właściwie tych opłatków, tych spotkań było dużo. My zobaczymy dzisiaj, co działo się w Chicago w sobotę 6 stycznia w parafii świętego Fabiana w Bridgeview i tydzień później w niedzielę 14 stycznia w parafii świętego Jana de Brébeuf w Niles. To są dzielnice Chicago, przedmieścia południowe Bridgeview i północne Niles. W parafii świętego Fabiana proboszczem jest ksiądz Grzegorz Warmus, natomiast w parafii świętego Jana de Brébeuf ksiądz Zdzisław Torba. Na te spotkania przychodziło bardzo wiele ludzi i gościem z Polski był ojciec Jan Król z Radia Maryja, telewizji Trwam, dyrektor Muzeum Pamięć i Tożsamość. Mogą Państwo zobaczyć tę miłą, rodzinną atmosferę. Zawsze spotkanie się przy okazji opłatka czy innych okazjach ma właśnie ten walor. Jesteśmy razem, dzielimy się swoją życzliwością, miłością, dobrocią i na pewno bardzo wielu uczestników tych spotkań wyszło z tych spotkań przemienionymi, umocnionymi w tym poczuciu, że warto być człowiekiem dobrym, sprawiedliwym, prawym. W Stanach Zjednoczonych gościł także ojciec Benedykt Cisoń, który był na spotkaniu opłatkowym rodziny Radia Maryja w New Britain oraz w Los Angeles w sanktuarium świętego Jana Pawła II, parafii Matki Bożej Jasnogórskiej. Ojciec Jan Król był na spotkaniach opłatkowych jeszcze w Menville w parafii Chrystusa Odkupiciela, gdzie posługują polscy redemptoryści, i także na Florydzie w Pampano Beach parafii Matki Bożej Częstochowskiej. W New Britain w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa posługują księża diecezjalni, na Florydzie w Los Angeles księża chrystusowcy. Wszystkich duszpasterzy, proboszczów polonijnych, tych parafii, w których spotykaliśmy się w Stanach Zjednoczonych, czy innych parafii, z którymi na co dzień mamy kontakt, którzy na co dzień z wielką życzliwością, sympatią podchodzą do rodziny Radia Maryja. Wszystkich duszpasterzy gorąco i serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję także ojcu Zbigniewowi Pieńkosowi, dyrektorowi centrali Radia Maryja w Chicago, za zorganizowanie tych spotkań wraz z siostrą Brunoną i nową siostrą Loretanką w centrali Radia Maryja, które tam posługują. Dziękuję za ich wysiłek, trud, że te spotkania były możliwe. A zatem przenieśmy się teraz do Chicago. Tam, jak powiedziałem na wstępie, 6 i 14 stycznia odbywały się spotkania opłatkowe rodziny Radia Maryja. Ja chciałam pozdrowić właśnie parafię moich w Sobieszowie, parafię świętego Marcina, kuzynkę moją. Chciałam ją bardzo serdecznie pozdrowić. Dziękuję za przyjęcie do opłatek. Mają wspaniale, tu jest ładne przyjęcie. Tyle ludzi, ponad 200 ludzi tu jest. Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. No, pomodlić się i poprzeć Radio Maria i mojej mamie intencji, bo mama zawsze była na Radio Maria, wspierała i modliła się zawsze na antenie Bronisława. Okej, jakieś pozdrowienia do Polski? Pozdrowienia do Polski, no zdrowia, wszystkiego najlepszego w następnym roku i błogosławieństwa Bożego dla każdego. Miast Judy, albowiem z Ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Oto słowo Pańskie. Dzięki. Daję siłę, zdrowie. Tak, to najważniejsze. Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. I na końcu pobłogosławię. Ale zanim to uczynię, to pragnę wyrazić moją radość. Po pierwsze, że jesteśmy tutaj razem. I tak jak patrzę na tę pełną salę, a wypełnioną ludźmi, to jest wspólne dobro. To jest suma dobra, które dzisiaj przynosimy do żłóbka, do rodziny naszej matki i Józefa. Przynosimy to dobro, którym żyjemy na co dzień. Przynosimy dobro wyrządzone już, ale również te ofiary nasze, które składamy z racji Trzech Króli. Dlatego też życzę Radio Maryja, życzę wszystkim tym, którzy są przyjaciółmi Radia Maryja, żeby z tego miejsca, od żłóbka, żeby czerpali radość z tego, że rozpoznali Chrystusa Pana. Że nie tylko mają swoje oczy zwrócone na ziemię, ale patrzą do góry. I w tej górze nie tylko gwiazda świeci, bo gwiazda jest tylko znakiem, ale u góry to jest nasz Pan Jezus Chrystus, w którego wpatrzeni idziemy mocno po ziemi. Niech Wam Pan Bóg towarzyszy, niech Was zachowa w dobrym, abyście to dobro nie tylko dla siebie mieli, ale również dla innych, którym Wam przyjdzie pielgrzymować do nieba. Niech będzie dużo zdrowia, żeby nie było troski z tego, ale też zachęcam Was, jedzcie dobre jedzenie, to znaczy zdrowe jedzenie, bo dobre to czasami jest takie, które smakuje, a dobre i zdrowe jedzenie to jest takie, które nasz organizm potrzebuje. Więc dobre i zdrowe jedzenie, zachęcam Was, żebyście zwracali na to uwagę, swoim dzieciom przyzwyczajać ich do tego zdrowego jedzenia. Bo wtedy człowiek jest zdrowszy, bo tak nasz organizm jest skonstruowany. I Wam też serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęśliwego Nowego Roku i wszystkich Trzech Króli. Z miłości do ojczyzny, z miłości do wiary, do ludzi. Lubię pomagać, lubię pracować, a z Maryją zawsze jest lżej. I dlatego Pani znajduje czas. Oczywiście, oczywiście. Pan Bóg pomaga mi ten czas znaleźć, ażebym mogła się wspólnie udzielać razem z tą rodziną Maryjną. Jakie ma Pani przesłanie dla telewizorów, życzenia noworoczne? Coś opowiem, co się dzieje. Błogosławieństwa Bożego. Abyśmy nie zapomnieli o tym, żeby modlitwa prowadziła nas do wiary, do dobroci, żeby ta nasza Polska była dalej silna i mocna w tej wierze. Ślad tego, że tutaj dzisiaj się spotkaliśmy. Jak Pani podpisać? Dlatego muszę coś nagrać. Zaczęliśmy tutaj nasze spotkania Radio Maryja, Telewizji TVP i teraz to już jest czwarte spotkanie Radio Maryja w naszej parafii świętego Fabiana tutaj w Brytwy. Dlatego bardzo się cieszymy, bo łączymy przede wszystkim te rodziny, które są włączone w wspólną modlitwę i przebywanie razem. Bardzo się cieszymy właśnie z tego i myślę, że też Radio Maryja jest takim jakby impulsem dawania tego świadectwa, zgłębiania naszej wiary przede wszystkim, ale również jest taką pewną ewangelizacją nas wszystkich, którzy potrzebujemy tego spotkania się razem przy stole, ale nie tylko, bo i Eucharystia, Msza Święta, która nas jednoczy razem, gdzie spotykamy się, aby właśnie wspólnie razem cieszyć się świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem, żeby ten Nowy Rok był dla nas również takim właśnie nowym otwarciem się na to, że
potrzeba nam ewangelizacji, ale i potrzeba nam wspólnoty, wspólnoty wiary, wspólnoty ludzi wierzących. I to, myślę, to dzieło, które prowadzi Radio Maryja, udziela się również dla naszej parafii świętego Fabiana i dla wszystkich, którzy przychodzą tutaj, aby cieszyć się, aby uśpiewać wspólnie kolędy, aby dawać właśnie takie świadectwo dla wszystkich i nieść tę Ewangelię na cały świat. To tyle takich właśnie moich refleksji, które właśnie tutaj chciałem przedstawić i podziękować wszystkim za wspólne dobro, które robią, które przekazują, aby umacniać się wzajemnie w tym nowym roku 2024. Szczęść Boże! Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Chciałem powiedzieć, że jestem pierwszy raz na południowej stronie miasta, na okładku Radia Maria. Bardzo się cieszę z zaproszenia i tym bardziej przeżywam, bo już od kilku lat nie uczestniczyłem w tego rodzaju spotkaniach, ze względu na to, że jestem teraz w Bazylice Świętego Jacka. No i niestety mamy dużo pracy, obowiązków i godziny nie zawsze pasują, aby mógł uczestniczyć. Ale dzisiaj właśnie godziny popołudniowe, tu na południu, bardzo się cieszę, że jestem. Chciałbym, kochani, pozdrowić was wszystkich, bo może sobie przypominać moją twarz, gdzie w parafii świętego Stanisława przez wiele, wiele lat, właściwie od początku Radio Maria gościło w progach właśnie tam, w naszej parafii. Mieliśmy msze święte również i wszystkie okazje, jakie były, wszelkiego rodzaju, a więc i opłatek, i święconki, i inne spotkania, także z gośćmi z Polski, z Radia Maria i nie tylko, były właśnie tam na Stanisławowie, ponad 23 lata. Od kilku lat właśnie tu jest, już na południu i na północnej stronie miasta, ale już nie w kościele, tam gdzie byłem proboszczem 27 lat, a więc parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Chciałbym przy tej okazji, skoro jestem tu, tą wspólnotą Radia Maria, wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrowić, złożyć najlepsze życzenia noworoczne i te świąteczne jeszcze, które przecież słyszymy kolędy, śpiewamy je i cieszymy się bardzo, że możemy dziękować Bogu za ten największy dar, jaki nam dał w osobie Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby nas zbawić. Jesteśmy Mu za to wdzięczni, a mamy oczywiście najlepszą Matkę, Bożą Matkę, którą tak bardzo czcimy, w tej właśnie rodzinie Radia Maria, która wskazuje nam drogę na spotkanie z naszym Panem. Dlatego też niech Pan Wam błogosławi Wam wszystkim. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Polonii tu, którzy jesteście zaangażowani w Radio Maria. Modlicie się razem z nami i złożyć najlepsze życzenia tym rozpoczętym, nieznanym nam nowym roku. A więc szczęść Boże, niech Chrystus błogosławi, a Boża Matka niech wyprasza u Niego potrzebne łaski i dary dla wszystkich. Szczęść Boże wszystkim. Ksiądz Antoni Dziorek, jestem teraz w Bazylice Świętego Jacka w północnej części miasta. Serdecznie zapraszam do naszej pięknej Bazylii. Szczęść Boże. Policzyć tak od razu na serio, ale poza pandemią to starałem się być na każdym opłatku, jeszcze kiedy byłem proboszczem u świętej Prystylii i tam było na północy też spotkanie wszystkich tych, którzy wspierają i stanowią tutaj trzon taki modlitewny Radia Maria i Telewizji Trwam. No to poza pandemią to każdorazowo byłem obecny, albo na południu, najpierw na północy, a potem na północy. I ksiądz pomaga tą misję tego Radia Maria w Ameryce prowadzić i też udostępniał i kościoły, i na specjalne msze, i na wszystko. Cały czas współpracuje, nie wycofuje się z tego, jak niektórzy już odchodzili, powyjeżdżali do Polski, a ksiądz z nami jest zawsze przez tyle lat.
to Bogu dzięki, że jeszcze Pan Bóg troszeczkę zdrowia zatrzymał, dodał i mogę po prostu służyć. A również na jako Polonia, na obczyźnie musimy trzymać mocno się razem i musimy kierować się w życiu także i tą prawdą, o którą dzisiaj jest tyle batalii, tyle walk i widzimy, że dla różnych ludzi prawda nie stanowi to samo. A stara definicja filozoficzna, jeszcze pamiętam ze studiów seminaryjnych, to jest prawda, to jest zrównanie umysłu z rzeczą, czyli tak jak sprawa wygląda i tak umysł ma to odczytywać. Bez żadnych światłocieni, bez żadnych w prawo, w lewo ukierunkowań. A uważam, że Radio Maryja i posłannictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam jest głoszenie prawdy, jest szerzenie prawdy, jest popieranie prawdy i dlatego może czasem bywało w przeszłości, bywa teraz, to Radio Maryja i Telewizja Trwam dość mocno atakowane. My staramy się tutaj w tej wspólnocie trwać przy prawdzie, szerzyć prawdę i żyć tą prawdą. No może 30 lat to jeszcze nie będzie, bo w Radiu Maryja jestem od 97 roku, a więc 26 lat, 27 idzie. Natomiast rzeczywiście tak się składa, że chyba jestem jednym z najczęściej przyjeżdżających ojców z Radia Maryja tutaj do Chicago. Oczywiście bardzo się cieszę z tego, ile razy mam możliwość, żeby tutaj przyjechać na spotkania, czy te bożonarodzeniowe, czy te, prawda, wielkanocne. Ważne jest to, że wszyscy jesteśmy Polakami, ale prócz tego jeszcze łączy nas jeden Chrystusowy Kościół, który my tworzymy, a także nasza ojczyzna Polska, której chcemy być wierni, której również tutaj, na tej ziemi chcemy służyć. Pozdrowienia jakoś dla Polaków, amerykańskich Polaków w Ameryce. Oczywiście wszystkim, którzy będą to oglądać, wszystkim naszym rodakom, którzy żyją na tej ziemi, życzę przede wszystkim tego, by Pan Bóg był z wami i Pan Bóg wam błogosławił. Jeżeli będzie wam towarzyszyło Boże błogosławieństwo, będzie wszystko, co ważne, wszystko, co jest potrzebne. I jeszcze jedno. Pamiętajcie o Polsce i za Polskę także się módlcie. Szczęść Boże! Świętować Boże Narodzenie, bo te święta nie zakończyły się w dzień Bożego Narodzenia, jak to dzieje się w świecie biznesu, ale dzięki właśnie Radiu Maryja, Telewizji Trwam możemy przedłużyć te święta, że modliliśmy się razem w kościele, a też mogliśmy się spotkać w sali parafialnej. Także Polonia przemieszcza się z centrum Chicago czy z samego Chicago na przedmieścia i tu mamy też pasterstwo polskie. I mamy takie możliwości, żeby nie tylko w kościele modlić, ale jest i sala parafialna, w której możemy się spotkać, aby wspierać Radio Maryja, Telewizję Trwam, aby być razem, aby dalej przekazywać te piękne polskie tradycje, bo do tej celebracji dzisiaj włączył się zespół pieśni i tańca Polonia, który tutaj przy naszej parafii działa, jest ponad setkę dzieciaków, które nie tylko są już z polskich rodzin, ale właśnie często z rodzin mieszanych, którzy tutaj ćwiczą, ale też nie tylko, żeby kultywować polskie tradycje i kulturę, ale też związane z nimi naszą wiarę. Dlatego uczestniczą w życiu Kościoła i naszej parafii. Dzisiaj uczestniczą w tym
pięknym wydarzeniu, jakim jest opłatek Radia Maryja i Telewizji Trwam. Myślę, że wiele ludzi może się nawrócić rzeczywiście na prawdziwą wiarę. I no, jest to piękne dzieło, są piękne audycje. I przychodzę tutaj, żeby też spotkać Polonię i ludzi, którzy rzeczywiście naprawdę kochają Boga, Radio Maryja. No i wszystkich chciałam serdecznie pozdrowić, tych, którzy tutaj są obecni. I rzeczywiście jest to wielkie dzieło dla mnie. Nie masz go już w szopce, nie masz go w żłobku tam. Więc gdzie pójdziemy w Chryste, gdzie się ukryłeś tam? Pójdziemy przed ołtarze, wzmiecić miłości żar i hołd Ci niski oddać. To jest nasz czystek dar. Tak, to było kolejne spotkanie rodziny Radia Maryja w parafii św. Jana Brygow w Niles, gdzie proboszczem jest ksiądz Zdzisław Torba. I rzeczywiście bardzo licznie tutaj rodzina Radia Maryja się zebrała, tak w kościele, jak i na sali w centrum parafialnym. A to znaczy, że Radio Maryja jest potrzebne, że potrzebny jest ten głos prawdy, który dociera tutaj za ocean. A możemy już Radia Maryja słuchać nie tylko przez satelitę, ale przez internet, bo takie możliwości są 24 godziny na dobę. I cieszymy się, że jest taki odzew, że jest tak liczna grupa, która przychodzi na te spotkania, które mają charakter też charytatywny i przez to wspieramy Radio Maryja w Polsce, także dzieła, które przy nim powstały. Bardzo dziękujemy wszystkim za ich zaangażowanie, za modlitwę, za wsparcie materialne, bo przecież bez tego żadne medium by się po prostu nie ostało. I życzymy w tym nowym roku, aby Pan Bóg wszystkim błogosławił, aby dopisywały siły i byśmy mogli tak licznie, a może i jeszcze w większej grupie spotkać się po świętach Wielkiej Nocy, bo takie spotkanie również już planujemy.